kalendarium muzyczne. Zaczynamy dziś od pana, który napisał co najmniej 500 tekstów piosenek dla polskich artystów. Choć nie musiał, bo był pracownikiem naukowym. W roku 1943 urodził się Andrzej Kuryło, autor m.in. tego pięknego tekstu w wykonaniu skaldów. Dopóki jesteś ze mną, dzień jak kolęda się zaczyna łagodną nutą, światłem sen bladego świtu pajęczyną. Dopóki oczu jasne niebo otwierasz co dnia jak ramiona, dopóki jesteś ze mną, w obłoki płynę, płynę płonąc. W dorobku Andrzeja Kuryły znalazły się takie teksty jak Nie przejdziemy do historii z gitarami w rękach, Trzech koron, wiele utworów skaldów Urszuli Sipińskiej czy bardzo wiele zespołu Homo Homini, jak na przykład ten. Ty w domu straszy, nie chodź tam. Urodziny ma dzisiaj również Don McLean, rocznik 45, śpiewający gitarzysta i kompozytor, który pojawił się nagle w roku 71 i niespodziewanie wprowadził na listy przebojów tę właśnie piosenkę American Pie, czyli taką jakby trochę historię w pigułce amerykańskiej pop music, wyśpiewaną w ciągu 8,5 minuty. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye Miss American Pie, drove my Chevy to the levee but the levee was dry, them good old boys were drinking whiskey and rye and singing this'll be the day. Don McLean, dzisiejszy solenizant, później nagrał jeszcze inne przeboje, jak na przykład przepiękny Vincent o Van Goghu. Starry, starry night. Portraits hung in empty hall. Ale do dzisiaj jego wizytówką jest jednak American Pie. Inny solenizant dzisiaj to jeden z najlepszych basistów rockowych na świecie. Urodzony w 50 roku, nazywa się Mike Rutherford i również komponuje, i również śpiewa. Od 66 roku był nieustannie członkiem słynnej grupy Genesis. Wydawał również płyty solowe, a od lat prowadzi swój własny zespół o nazwie Mike and the Mechanics. To właśnie ten zespół. Wielkie sławy mają dzisiaj urodziny. Oto następna. W roku 51 w Anglii urodził się Gordon Matthew Sumner, którego wszyscy znamy pod pseudonimem Sting. Wokalista, kompozytor, aktor. Jedna z największych indywidualności w całej historii muzyki rockowej. Te
4 lata młodszy od Stinga jest Philip Oakey, amerykański wokalista i kompozytor, który od 1977 roku był członkiem brytyjskiej grupy Human League. Mieli kilka przebojów na początku lat 80., wtedy kiedy u nas nastał stan wojenny. W Polsce najbardziej podobał się ten utwór. W 1986 na listach zagościł tego akurat dnia przebój C'est la vie. Jego wykonawcą był kolejny dzisiejszy solenizant, amerykański wokalista, który zanim w 1986 wydał swój pierwszy album solowy, komponował dużo dla innych. Jego nazwisko Robbie Neville. Urodził się w Tarnobrzegu, ale wychowywał w Puławach. I w tychże Puławach, na osiedlu, gdzie i ja mieszkałem, założył punkową grupę Siekiera, której próby słyszało całe osiedle. Aż usłyszała ich w kręgach hardkorowych cała Polska. A mowa o Tomaszu Budzyńskim, rocznik 62, wokaliście zespołu Siekiera, później Kultowej Armii i jeszcze paru innych kapel i projektów. Droga, po której nikt nie chodzi, jak cyrk, co nikogo już nie śmieszy, jak stary słoń na pastwie nieludzkiej, jak dym, co ściele się po ziemi, modlitwa, która się nie wznosi, daleki głos, zupełne nic. Budzyński to artysta nieustannie poszukujący nie tylko w muzyce, również w malarstwie, w poezji i w teatrze. Sen, po którym się nic nie chce, ale już nie w Puławach. Dzień, co skończył się nad ranem, mieszka w Poznaniu. W roku 71 urodziła się wokalistka Tiffany, która była niemożliwie wielką ulubienicą nastolatek w latach późnych 80. i tylko wtedy. Była wówczas symbolem amerykańskiej nastolatki i pociągała za sobą tłumy. Taka ówczesna Olivia Rodrigo, ale chyba na mniejszą skalę. Teraz urodziny nad Wisłą.
a właściwie nad rzeką Rawa, co sprawdziłem, bo muzyka akurat z Chorzowa pochodzi. A jest nim Andrzej Lampert, śpiewak operowy, który nie obawia się śpiewania piosenek popowych. Także aranżer i producent, no i wokalista grupy PIN, którą teraz słyszymy. Mów do mnie słodko, mów co usłyszeć chcę, mów jakby jutro cały świat nagle miał zawalić się. Mów, że bez mnie nie możesz dłużej żyć. Mów, że bez ciebie na tym świecie ja nie znaczę przecież nic. Poprzez konstelacje gwiazd, poprzez jasną zieleń traw, poprzez noc i poprzez dzień możesz poprowadzić mnie. Poprzez konstelacje. Andrzej Lampert, rocznik 81, absolwent wokalistyki jazzowej i wokalistyki klasycznej. Śpiewał proste piosenki i korona mu z głowy nie spadła. Bardzo skromny artysta, wiemy to, bo był gościem naszego studia i przesyła pozdrowienia. Ja bardzo serdecznie, mówi Andrzej Lampert, słuchacie Radia 7. Co o mnie mówi tłum, ale nie mów mi tylko, że nie wierzysz w żadne zło. W 2000 kanadyjski gwiazdor Paul Anka rozwodzi się ze swoją żoną Anną. Byli razem prawie 40 lat, dochowali się 5 córek. To był Polanka z Kanady z kolei, Billy Joel ze Stanów Zjednoczonych. 2 października w roku 2004 poślubił narzeczoną Kate Lee w swojej posiadłości na Long Island. To już było 3 małżeństwo tego muzyka i nie ostatnie, bo z 4 żony urodziła mu się jeszcze córka. A ojciec, czyli Billy Joel, to rocznik 49. Mówię to tylko po to, by nie doszli ojcowie, nie tracili nadziei. A 2 października w 2017 umiera w wieku 66 lat Tom Petty. Przypadkowo przedawkował leki przeciwbólowe, fentanyl, i stanęło serce. To był nieszczęśliwy wypadek. Tom Petty był gwiazdorem amerykańskiego rocka, z tych większych. 3 statuetki Grammy i 18 nominacji. A dlaczego brał leki przeciwbólowe? Brał, żeby nie zawieść swoich fanów, bo ruszył w trasę na ponad 50 koncertów, praktycznie ze złamanym biodrem. U nas Tom Petty zaśpiewa piosenkę świąteczną na zakończenie. Będziemy dzięki temu pierwsi w tym sezonie. A co? Well, it's great.